Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zanusz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Scans PlayStation 4 Campus. Dziś mamy kolejny odcinek w naszym mieście Akademiki Politechniki i w ostatnim odcinku, który był dawno temu, kto wie to, kiedy to było, a i tak nie jest źle, bym Wam powiedział, jeżeli chodzi o odcinki, ponieważ znowu będę niedługo wyjeżdżać na wyjazd, mam taki trochę dłuższy i przez tydzień prawdopodobnie nie będę mógł nic nagrywać, więc spokojnie postaram się nagrać odcinki na zapas, ale nie wiem jak to będzie, czy mi się uda, żebyście mieli. Pewnie dosyć to i tak jest, jak mnie nie ma, to jest więcej odcinków niż takich jest. Więc no, mniejsza z tym. Dobra, tak to wygląda, całkiem nieźle. Mamy to. Tak, przez chwilę pokazywałam nam tutaj taką jedną część miasta. O, to była ta część miasta. O, i tutaj bym sobie pomyślałem, chwila. Tu by się przydało przejście dla pieszych. W sensie, ścieżka. Ja właśnie teraz tutaj stworzę oczywiście. Bo jak ja sobie pomyślałem, że o, przydałoby się, to znaczy, że to sobie zrobimy. Może i tutaj coś wywalimy przy okazji, ale spokojnie, ludzie się szybko tutaj wprowadzą z powrotem. No, a będą mieli dojście, jakby coś. No, przecież tutaj czas, bo tak zawsze zwany na maksa. I tak, na czym my skończyliśmy w ostatnim odcinku, to ja powiem Wam szczerze, nie pamiętam. Zielone kwiaty. Prawdopodobnie mieliśmy jakąś tutaj komunikację ciągnąć. Tak, tutaj spokojnie, ten węzeł powstaje. Ten węzeł powstanie wkrótce. Nie wiem jeszcze kiedy, ale wkrótce. Dzisiaj bym się chciałem zająć kampusem, ponieważ po pierwsze nie mamy żadnego projektu, więc przyznajmy na pewno tutaj hotelarstwo. Projekt tacy naukowej, dobra. Brakuje nam trochę studentów do kolejnego poziomu. Właściwie to znaczy powiedziane, że dosyć dużo nam brakuje, ale spokojnie, o to się nawet nie boimy. Właściwie to będę musiał aż dzwonić trochę czas. Tak, wiem, widzimy to brzmi. Ja mówię zwolnić czas, ale tak to jest. Ponieważ mamy nową szkołę do postawienia. I ją sobie właśnie musimy gdzieś wrzucić. I ponieważ nie mamy zbytnio aż takich, nie wiadomo jakich pomysłów, gdzie byśmy to robili, to pomyślmy tak, tak. Aula Politechniki, tam będzie trzeba gdzieś postawić. Mam niech osiągnięć Politechniki, no to jest cud. No nie wiem, czy my sobie tego nie postawiliśmy gdzieś. Tu sobie postawiliśmy typu... Nie, to jest klub informatyka. Co nie? Tak, to jest klub informatyka, gdzie sobie postawiliśmy sobie nim. Natomiast takie coś, pomnik osiągnięć Politechniki, to wiecie, powinno być na głównej wyspie, czyli tutaj i gdzieś przy wejściu. Tak. No. Tylko to ta ścieżka tam, no dobra, mi trochę nie podoba, bo mi się zepsuł. Na jednego hita właściwie, więc może na razie są tutaj postawione. O! I powinno to już nam całkiem ładnie wyglądać. Ja może to ładnie będzie wyglądać, ale no. Tak, bo jeszcze jest dwa oczywiście. Sekcja dyplomów! A, bo to jest pomnik osiągnięć Politechniki, a to jest sekcja dyplomów jeszcze. Okej, okay. Sekcja dyplomów jest już trochę większa. I bardziej pokaźna z tego co widzę. No tak, jest pokaźniejsza. Jest oczywiście i większa. To tak, tą sekcję dyplomów byśmy też sobie chcieli... Ja bym chciał przynajmniej przyciągnąć w główną część naszego informatyka postawić. Mam biblioteka. A, i to właściwie tyle. No bo na to ten najnowszy wydział trzeba dodać. Będzie podstawowa. Ale zanim podstawa podstawą. Tak, to widzę, że jest to nasza kolejna, więc ma trochę. Ona trochę mi tutaj będzie komplikować sytuację, jeżeli chodzi o postawienie tych rzeczy. Nawet tej biblioteki. Bo byłoby warto ją postawić. No, tutaj nie wejdzie. Tu może by weszła. Tak, tu wejdzie nasza biblioteka. O, proszę bardzo, tak ładnie tutaj zaciśnie postawiona. No może teraz też tak nie wygląda zaciśnie, jak tutaj powstała taka ładna, masywna skałka, ale spokojnie tak możemy trochę ładnie zdobyć. Żeby to wyglądało podobnie, jak wyglądało. Dobra, no i nasza biblioteka, jakie ma tam ustawienia? Liczba studentów w mieście, jakie dużo studentów. Biblioteka Politechniki jest znakomitym miejscem do nauki, pozyskania informacji oraz zdobywania aktualnej wiedzy. Okej, okay, dobra, ładnie, ładnie. Atrakcyjność kampusu jest... Oj. Dużo, dużo ponad. Wydatki są oczywiście duże, czesne też jest całkiem ładne. I tak, jeżeli chodzi o miejsca, gdzie mogą nasi ci ludzie, w sensie studenci mieszkać, to spokojnie. Akademiki są przepełnione studentach. Mamy myśli, że na korytarzach to mogą być... Że na jednego studenta tam może być para akademików. Więc akurat o to się nie mam co bać. No już tutaj jest taki jeden jeszcze w środku akademik postawiony. I prawdopodobnie on wyleci stąd, bo mi się bardzo podoba. Mi się tak, oczywiście mi się. No i tak sobie dochodzą. No, zabija się noc. Akurat tego nie będę tolerować.
Natomiast musimy znaleźć miejsce na wydział. I to jest największy problem, ponieważ to jest duży klocz. A ja nie przewidywałem, że aż tak duży jest tutaj... Znaczy tak, bo mamy jeszcze dwa wydziały przed sobą. Tak, to trzeba pamiętać. Ten nasz Bambaj tutaj jedzie, on prawdopodobnie... On tu w tym miejscu, gdzie teraz tutaj jeździ. Tak, on tutaj jest bardzo mile widziany oczywiście. Ale on prawdopodobnie tutaj wjedzie w tunel i jakoś go tutaj przesuniemy. Tak. To by się przydało trochę przesunąć. Przed kampusu uniwersyteckiego. Uniwersytet mamy już. Powszechna edukacja. To pewnie chyba za darmo jest, o to chodzi. Porty Stadion Futbolu Amerykańskiego. No może niekoniecznie. Dobra, no to widzieliśmy kolejny poziom, czyli kolejne pieniądze. Też w sumie tak na jedno wychodzi. Tak, to jest oczywiście jedno piękne i wspaniałe. Czy tutaj by dało się to przesunąć bez zniszczenia jakichś ścieżek ekstra? Dobrze, no to po prostu przestawimy tutaj. Tyle raz będzie to ładnie wyglądało niż tak, jak wyglądało przed chwilą, a dwa mi się to podoba. Dobra, no ale oczywiście to nie jest takie proste, ponieważ nasza kolejka linowa, która by tutaj cisnęła przed chwilą jeszcze, trzeba ją naprawić. Dobra, wyłączyliśmy prawie wszystko. Prawie wszystko jest wyłączone. Więc fajnie. I teraz tak, to będzie ciekawe. Ponieważ tutaj musimy... No powiedzmy, że do takiej wysokości chyba już jest przygotowana, na tym się przejdzie spokojnie. No. Zajdziesz sobie tu tak. Okej, dobra. Okej, dobra, niech ci będzie. Widzę, że masz to. To już się kończy. Okej, tutaj. Dobra, no i stąd chyba się połączysz już. Dobra, no to mamy zrobione połączenie. To przestawiliśmy sobie tutaj w dosyć prosty sposób. I teraz dopóki się nie zrobi dzień, to właściwie nie wiem co robi, bo ten bambaj trzeba wcisnąć pod spód. I po prostu w tym miejscu powstanie nam nasz nowy wydział. I gdzieś tu nasz bambaj będzie wyjeżdżać dalej, po prostu usunąć i jechać do jakiegoś miejsca. Tak, to w ogóle ja wam tego nie pokazywałem po odcinku. Ten bambaj to on tutaj przychodzi szóste poty, ponieważ on tutaj wjeżdża właściwie do środka. I tak, w dzisiejszym odcinku... A, bo ja tutaj już sobie pociągnąłem trochę kolej jednoszynową. Ja już pamiętam, co ja chciałem robić, ponieważ chciałem pocisnąć kolej jednoszynową tutaj, do tej części miasta. Tak, i tym się zajmiemy oczywiście. Mam taki pomysł. Metro będzie jeździć ogólnie po danych tych dzielnicach. I tak, może jakieś jedno połączenie takie po tym, natomiast kolej jednoszynowa ma jeździć w innych kierunkach. To będzie mój właśnie taki plan. Widzę, że coś tak, temperatura mocno spadła. Przygazowała w dół, bym powiedział. Więc moje miasto nie wyrabia z tym. To mi się mniej podoba. Dobra, za chwilę pewnie... O Boże, to jeszcze schodzi w dół. Jeszcze niżej. No to trzeba postawić to. Tu jest to miasto. Czyli no wiadomo, miasto teraz też trochę podbiło tą poprzeczkę, ale jest... Ale jest bardzo zimno, jest 4,8 stopnia w nocy. Faktycznie może trochę to nie wydamiać. Przemysł trochę też zaczął obumierać. Tak, w ogóle ten przemysł tutaj zrobiliśmy. I właśnie do tego przemysłu, bo tak, bo tutaj komunikacji z tego co teraz nie ma, nie ma na tym mieście. No tak, bo nie ma na autobusów w tym mieście. Ja nawet tego nie trzeba było tutaj postawić jeszcze coś istotnego. Oczywiście poczta, tak. Tak samo tutaj w tym mieście. W sensie chociaż w sumie stąd ten autobus będzie mógł dojeżdżać, w sensie ta poczta. Sama to poszła, tutaj nie jest niezbędna. Tak, ten kampus, no wiadomo, do budynków, do kampusu nie ma jak dojechać w teorii, w czystej teorii. Poczta. O, ale... Ale no właśnie, tu jest za dużo poczty, żeby po prostu... Tak. Jedyny sposób na właśnie unicestwienie tutaj tego całego problemu jest postawienie tutaj budynku poczty i może w teorii teraz coś z tym będzie lepiej działać. Tak, bo oczywiście mamy jeden wjazd cały czas do miasta i to jest nad coś, nad czym ogóle. Właśnie, czy my możemy kupić nowy kawałek ziemi? Tak, świetnie. To kupujemy, proszę panie, panowie. Ten błąd to jest nam po prostu potrzebny do tego naszych pociągów. Więc jeszcze teraz... Gdzie idzie ten tunel? Idę tutaj. To my teraz sobie przyciągniemy, żeby po prostu jechał tędy i tu. No ma, no to... No ma, to tego nie zrobię za nocy, bo ja tutaj nic po prostu nie widzę. Okej, robi się już dzień, więc bardzo ładnie. Tak, i my tutaj, żeby nie było właśnie. Mogę tutaj wchodzić dalej,
jakiegoś baga jest. Ja się zastanawiam, ten kawałek ziemi, albo ten. Bo te dwa to akurat bym jeszcze kupił. Coś by się przydało. Więc zobaczymy. A, bo czekaj, bo teraz już tak wyszliśmy. O. W teorii tak najlepiej też robić zdjęcia. Mam, mapę. No dobra. Dobra, zrobił się już ładny dzionek, więc musimy zwolnić trochę też ten czas. I wyburzyć nasz tunel. Pokaż mi na pewno, czy coś w niebie. Dobra, najpierw jakiś pociąg zatopimy na pewno. Przechodzimy na wysoko do ten tunel. Jeżeli mamy dużo forsy, mamy ustawione, tak? Ale ten jedynie w faktu, żeby się przydało tego więcej. Tak, jakby coś, my więcej już z tych naszych wspaniałych budynków, jeśli chodzi o... Więcej naszych wspaniałych budynków, jeśli chodzi o stadiony, w tym kampusie my nie będziemy już wydawać. Dlaczego się spytacie? A no ja już wam mówię prosto i wyraźnie, tak, to w ogóle fajny taki zakręt fizyczny. Aha, może to jest trochę ten przyostry, ale to nie całkiem płaski. A, ten tego setupu oczywiście musimy teraz zmienić. O, bo stąd będzie jechać sobie to dalej, prosto, a tutaj tak, to może być to tak. I tutaj sobie zrobimy... A. Tak, póki nie muszę, to ja tego budynku nie będę oczywiście usłyszał. No, no i tak sobie jest do to. I tu byłoby mi nawigana właśnie zrobić taki mostek. I oczywiście, bo wiecie, gramy ze mną. To oznacza, że perfekcja musi być. Musi być zahamana perfekcja, jeżeli chodzi o właśnie tutaj znoszenie. Okej, widzę, że już tutaj się ładnie ładny mostek robi, więc mogę mi właściwie stąd już pojechać. Okej, dobra. Wydaje mi się, że potem dojdzie sobie spokojnie, a tutaj będziemy już sobie skręcać, tak? Tak, jest na równym, ładnym poziomie, świetnie. I stąd będziesz sobie już tutaj skręcać, bo tutaj jakieś są ładne skałki, których nie chciałbym koniecznie w tym momencie już rozwalić. Więc sobie tutaj, o, przejedziesz sobie tak po bokiem. O, proszę cię bardzo. Dookoła tych naszych skałek. Tak, coraz ładniejsze te skałki. W ogóle nasi już mapmakerzy tutaj z paradoksu się trochę postarali, że teraz są te skałki, to nie zaczęli z nich korzystać. Dobra, no i na razie sobie dojedziesz tutaj. Tutaj sobie zrobimy jeszcze to sporo. Tu trzeba użyć krętej, żeby to ładnie wyglądało. Dobra, na dół. No i powiedzmy. Możemy włączyć play. Replay. I zacząć myśleć nad tą przebudową, bo tak, tu trochę będzie zamieszania. Nie proszę cię. No tak, bo nasi studenci teraz są na poziomie very high pollution, powiedział. Ale no dobra. No, tutaj jest ten bambaj na razie jeden pod. No tak. No właśnie, gdzie tutaj jest najbliższy przystanek? Bo tutaj te przystanki są, z tego co kojarzę, one są właśnie rzadko w miarę puste, one. Tak. No bo to jest kampus mimo wszystko, nie wiem co. A, czekaj, to żeby było prościej w sumie, to rzeczywiście zanim tutaj to wyburzę, tak jak już to zrobiłem. Wydaj tutaj na play. Usuń przystanki. I teraz dalej tak, wyburz. A jakbym tego nie zrobił, to wiecie, bym miał później problem z tym. Dobra. Tak, tu była kładka nad tym, jakby to się wiedział. Usunę drzewka teraz z góry. Nie, drzewek nie trzeba usuwać, ale ja usunę, żebym wiedział, gdzie coś stawiam. Dobra, ładnie. To sobie wywalimy. Nad tym na razie jeszcze nie będę kręcić. I teraz trzeba postawić na górę. Może on jest ogromny. Znaczy, no ja wiem, że wydział powinien być ogromny, no ale nie wiem, bo przestanę. O! Tutaj wchodzi pod jednym kątem. Ta fontanna, powiem wam szczerze, ta fontanna mi tutaj jest, w sensie ten plac, on jest... Ale mi tu kompletnie nie pasuje, nie ten gazuje. Nie mam kompletnie gdzie go przystawić. No.
Ewentualnie mogę tutaj to wyprostować, wtedy trochę będę miał. No jeszcze wyprostowałem, bo jeszcze było gorzej. No dobra, niby w ten sposób. Faktycznie nie wyburzamy tam zbyt dużo tych rzeczy. Ale wolałbym tą stronę przesunąć. Dobra, wiem co możemy zrobić. Jeżeli usuniemy tą ścieżkę, to możemy teraz to przestawić. Oczywiście tutaj ta ścieżka zaraz się unicestwi sama. Samowolnie. Tak, to jest. No, niestety. Nie, tutaj jest. Otwarta sala politechniki. No, na razie ją wytentegujemy. Teraz byśmy możemy to postawić jak chcemy właściwie. Tak, bo już chcę skorzystać z tego, w sensie. Byłoby miło zostawić tutaj ten tramwaj. Powiem wam szczerze, naprawdę byłoby dobrze. Bo dzięki temu tramwajowi, raz, ta dzielnica tutaj dużo zyskiwała. Oczywiście. Nie wiem o czym. No, bo tutaj był po prostu ładny, dobry dojazd. Może rzeczywiście byśmy zostawili tutaj ten bamba, jak tutaj był. Już nie wiem się zrobić, by tak jak był, no bo wiadomo. Wiadomo co i owo. Ale no, przynajmniej trochę w teorii. Czekaj. Linie pomocnicze. Może się teraz przydać. Przydadzą. No ma tutaj, jeżeli mamy tutaj to postawione. Tak, bo nie wiem czy wiecie. To jest ciekawostka, którą właśnie chciałem powiedzieć. Możecie budować tego typu budynki do właśnie tego. Do bambajów. I jeżeli my byśmy tutaj tak to postawili, to nie wiem jakby to wyglądało. Jestem bardzo ciekawe, jak to wyglądało coś tutaj. Ale spróbowałbym. No bo on sobie oczywiście wypoziomuje się do tego. Ale wydaje mi się, że właśnie to nie jest to, co bym tutaj pragnął zrobić. No nie. To nie ta bajka. Więc my tutaj sobie go oczywiście wypoziomujemy do tej ścieżki. O. Więc ta ścieżka to się tutaj trochę wypsuła, ponieważ no wiadomo co. Ale dobra. Jeżeli teraz się przestaniemy do tej ścieżki, to będzie trzymujemy. Dobra. Powiedzmy, jakieś drzewka będę można tutaj ewentualnie jeszcze dostawić. Tutaj powinna być ścieżka schodząca w dół bambajów. Właśnie z dwóch stron ona powinna być. To będzie chyba mój największy problem, tak. To jeszcze już przesunęli sobie ten budynek. Tak, te skałki na dole, no niestety one muszą pójść. Na wakacje, to jest lepszy. No, ale one nie powinny być też, no ma w teorii, jeżeli już mamy taką ładną podpórkę, to tutaj jest po prostu absolutnie sobie na dół. A, widzę, że wręcz tutaj jest w drugą stronę, tutaj jest zbyt wysoko to jest. No dobra, no. Trudno. Okay, czy tutaj mi się jakoś uda? Okej, tylko w ten sposób i już schodzimy trochę w dół. Tak, trochę też mi nie podoba. Tak, bo ja tutaj bardzo dużo ścieżek usuwałem, żebyście nie myśleli sobie, co nie? Tak, tam jest raz bardzo strome, a tutaj jest dwa jeszcze bardziej strome. Tak, w ogóle tak, my sobie robiliśmy pauzę, właściwie nie wiem po co tą pauzę zrobiliśmy. Ale jak już jest, to już nie będę na razie wyłączać, ponieważ sobie zrobimy. To jest do przystanku dojście, żeby się usunąłem. Do tamtej myśli, tutaj robi się wzywasz, no i do przystanku. I tak samo tu byśmy sobie zrobili. Dobra, no i możemy na razie włączyć play, żeby nasz uniwersytet tutaj trochę żył. Ło, panie! Lepszej miejscówki na tym przynajmniej nie mogłem wziąć. No tak, jeden mama się zawiesił, ale to jest akurat normalne przy tak dużych zmianach. Dobra, no i nasz wydział, bo to jest całkiem nieźle wyglądała. Jakbyście nie wiedzieli, to jest szkoła turystyczna i hotelarska, więc... A widzicie. Turystyka musi mieć widoczki. No nie, ewidentnie pod tym względem oni tu dostali. No, to byśmy mogli sobie tutaj tak jeden podejście w sumie.
Ale nie, bo to musi być drugi dzień. A, później tutaj jest tam wymyślenie, żeby wyglądać. Na chyba to jest. Chyba to była najlepsza opcja. Tutaj tak, tu. Tu sobie zrobimy te zejście, tak jak tutaj ta ścieżka nas prowadzi. A co nie? Natomiast tutaj gdzieś zaraz. Tu jest ta kolejna, która się ciągnie. Tak. No i sobie przy nie pozostaniemy. Tylko tak, tutaj musimy postawić teraz na nasz jeden z budynków. Mam na myśli ten fontanna, czy coś tam było. Teraz to postawimy. Tak, mam na myśli tak. Nie, to nie jest fontanna, jednak nie było. To była otwarta sala. O, to była to. Tak, to jest ogromny klos. Dobra, no to mamy naszą otwartą salę tutaj postawioną. Wiecie co, chyba nie będzie otwartej sali w naszym kampusie. Bo ona mi jest kompletnie nie po drodze. Dobra, to nie będzie otwartej sali. Sala gimnastyczna, to gdzieś już macie. Ewentualnie otwarta sala, gdzie można gdzieś wrzucić jakiś... Nie wiem, gdzie można ją wrzucić. Gdzie ona jest? To jest fontanna. To jest otwarta sala. Gdyby to było przed kampusem, byśmy tutaj to postawili. Ja wiem, że mogę dociągnąć, bo tutaj mi skałki rozwalił. Ale lepszego miejsca po prostu na to nie ma. Dobrze, natomiast mamy sekcja dyplomów Politechniki. To też jest duży klot. Tak. I ten klot byśmy postawili sobie od prostu. O. Bo dzięki temu, tutaj ta ścieżka teraz zostanie sobie, tylko będę trochę inaczej wyglądać. Zaraz właśnie ją sobie tutaj sformujemy. Teraz tak. No właśnie, tak myślałem. Że teraz tutaj będzie problem z tym, ale to akurat nie jest aż taki bardzo duży problem. No tak, bo tutaj możemy to sobie... Nie, to musi tutaj skręcać ostrzej. Tak, tak, wiecie, kampus to nie tylko i wyłącznie tutaj takie ładne te wszystkie budynki, to też liczy się wygląd estetyczny. Dlatego teraz mi się zajmuje. Tutaj sobie zrobimy takie dojście boczne będzie. O. I sobie zrobimy zjazd. O, co nie. Dzisiaj to ładnie wyglądało, tak? Ale tu sobie to po prostu trochę tak zrobimy, żeby aż takie to nie było spięte. Tutaj musimy dorzucić skałki, dobra, to od tego zacznijmy. Tu muszą być nasze skałki wrócić z powrotem jak były. Chyba, że jakieś nie będę chciał wejść. Co jest niestety prawdopodobne, bo... Nie jest aż tak źle. Dobra, no nawet z takim dziwnym tutaj tym grzbietem mogę pozostać. Właściwie to może... Okay, może jest tam mała... W sensie to nie jest takie małe. O, to wejdzie. A, to powiedzmy, że tutaj ten duży stolik został już opanowany. Tutaj jeszcze go dostawimy taki jeden ten. No i tutaj też niestety trzeba trochę tego podrzucać. Niestety oczywiście. Tak, pytanie, że 100 punktów czy taki tutaj duży nie, taki duży mi tu niestety nie wejdzie. A szkoda. To mi tu może weszło. Aha. Taki tam będziecie mieli tamki i wam tutaj cień będę rzucać. O. A tutaj daj, nie, tutaj daję tę małą skałkę. Tam moją mogę. No tutaj powinno wejść. W ten sposób wejdzie. Co nie? No. Tak, w ogóle coś naprawili z tym, że można wchodzić w budynki teraz. Wcześniej tego nie dało się robić. To mi się bardzo podoba. Tak, bo tutaj w ogóle to nie wiem czy zauważyliście, to nasze kolegi nawet tutaj jedzie nad tym. Właśnie my teraz możemy to sobie zmienić. Ponieważ tak, tą ścieżkę sobie ustawimy za chwilę jak będziemy chcieli, bo tutaj damy ten klub informatyka. Więc sobie go przeniesiemy z tamtej drugiej części. Ponieważ on tam jest dosyć bardzo ładnie postawione, ale kompletnie nie wiadomo gdzie to jest właściwie. O, jeszcze tutaj nie sobie dojechać tędy teraz.
się zapytała, jak te wagoniki, jak się zmieni ich klasę, to faktycznie trafiają później na dobrą linię. To jest rzeczywiście bardzo podoba. Dobra, i teraz tak, to jest ta ścieżka. Prawdopodobnie tutaj inne ścieżki już wykorzystuję w tym kampusie, no ale one, żeby nie było, one te ścieżki w tym, akurat tutaj, to faktycznie prawie się niczym nie różni. I teraz pytanie ze 100 punktów, czy, bo mamy klub książki, klub informatyka mi tutaj się zmieści. Pomnik. To jest to. Okej, jedynie mu się nie podoba. Nasza kolej linowa tutaj. A mnie wręcz przeciwnie. Ale dobra. Ale dobra, jeszcze nic nie zrobię. W ogóle czekaj, co tu się... Jakiś proces. A, bo tak mało ludzi jest. Tak, ja nie zobaczyłem, że tutaj ten pomnik osiągnąć. On tutaj ma inne znaczenie niż ja sobie przewidywałem. I teraz sobie pomyślałem, to jest to, czego szukałem od początku. Odkąd mamy kampus. To jest jeden z tych budynków, którego faktycznie szukałem już. Zaraz wam go pokażę, o co mi chodzi. No ma, tu sobie wykręcisz, o, tak ładnie. I nasza kolej linowa, nie wiem jak będzie pojechać. Nasza kolej linowa jakoś sobie tutaj nie musiała wymanewrować. Bo ona jest bardzo ważna, tak? Z tej kolejki, powiem wam szczerze, ja się sam zdziwiłem, dużo ludzi korzysta. Może by nad tym pojechać, by trzeba było... Świat najwyższa. No a my tutaj też nie robimy... kolejki grawitacyjnej, wbrew pozorom nie. A więc tutaj sobie zrobimy podłączenie i też. Tak tu bokiem sobie przejedziesz. No natomiast co tutaj się teraz dzieje, to sobie zobaczmy to. Ponieważ, czekaj, to jest jeszcze raz, to jest nasz budynek główny, co nie? Sekcja dyplomów Politechniki. Jeżeli dobrze kojarzę, to my musimy tutaj sobie wejść do środka, bliżej. To są nasi studenci. To jest nasza przemawiająca. Hej, chciałem dzwonić jeszcze raz. Bo oni tutaj będą z tego, co pamiętam właśnie, że... Bo to... Czekaj, to jeżeli tutaj aż taka ceremonia się odbywa, to znaczy, że jest koniec roku. Nie. Nie. No ja myślałem, że ty jesteś na koniec. Chłopanie, coś tu jest. O, widzieliście? Myślałem, że tylko na koniec roku akademicki nie robię. A, nie chcę chyba tak robić. No, okay. Mewa jest najlepsza miejsce. No, powiedziałbym wam, że to jest miejsce, z którego sobie zrobili budynki na kolejny. Z tego odcinka, bo tak, no bo trzeba mieć nowy budynek. No, podrzucajmy tutaj jeszcze drzewka, bo tak, pewnie czas odcinka już jest skończony. A dzisiaj taki bardziej luźniejszy odcinek. Kolejnym zajmiemy się całą komunikacją. Cały był tym desem. Pozostaje z nic nowego, jakby zakończyć ten des. No to jest to, że... Ja, to jest to. No tutaj też powrzucamy do zwrotka. O. Tak, to jest dużo budynków, tak różnych rzeczy usuniemy. Właściwie nie, jak nie, to ja mogę tylko powrzucić. Tak, bardzo mi się podoba w tym naszym kampusie, bo prawdopodobnie na przełomie kolejnego odcinka, w sensie kolejnym może jeszcze nie. Kolejnym zajmiemy się pokutami i tymi rzeczami. Natomiast na przełomie kolejnych odcinków zajmiemy się... Nie kolejnym, tylko jeszcze kolejnym. Nowym kampusem. Tak. Ten kampus będzie tutaj sobie powoli jechać dalej. Wiem, jeszcze nie weszliśmy w nim do tego poziomu. Może nam się to zrobić teraz w kolejnych odcinkach, co wątpię oczywiście. Ale tak. Ale po prostu też trochę długo już się tym nie wiem. A doskonale wiecie, że jest tutaj o wiele więcej kampusów. Są trzy kampusy, a my cały czas siedzimy, nie wiem już, który to jest odcinek. Przy tym jednym, a te inne też na nowo trzeba będzie później schodzić z nimi na wyższy obrot. I nie chcę po prostu tego, żeby nie powstał nam już tutaj jakiś przestaj. Więc dlatego... Już tu się będzie mój jakoś dalej. Dobra, tutaj sobie też wykonać drzewka. Tak, bo z drzewkami jest to, że tutaj ładnie wygląda. A, no tutaj to tak ładnie trochę powstaliśmy, bym powiedział. Bym wręcz powiedział, że tutaj ładnie trochę tutaj to powstaliśmy.
No okej, okay, tu były takie te drzewka. Jest tutaj tyle, tyle ile mogę tutaj podaję, ale więcej już ich nie będzie. Dobra, no i udało nam się tutaj wrzucić to w miarę na tyle, żeby to jeszcze jakoś w miarę wyglądało. Tak. Klub informatyka wyrzućmy teraz stąd. Już to jest jeden z tych wystarczy kompletnie. I tak mi mówić, no będziemy się dalej tutaj z tym rozwijać. Jak to będzie nam schodzić. Ja przecież korzystałem z pociągów, korzystałem, ale ludzie. Na to możemy sobie tak ładnie tutaj, tym ładnym akcentem zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie subskrybuj ten dźwięk dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego odcinka na moim kanale. No i co tu dużo mówić, już w kolejnym odcinku zajmiemy się z powrotem komunikacją naszym stronom oczywiście. Dobra, dojeżdżamy. W ogóle ten pociąg jest tylko, powiem, Wam powiem, dosyć mocno pełen. Teraz nie mam nic mówić. Okej. Okay. No, zobaczcie. 200, 300 i teraz 40 osób zabiera z naszego miasta. Więc jest całkiem nieźle. W kolejnym odcinku kolej jednoszynowa, metro, a już wkrótce nowy kampus. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!